Witajcie kochani, przepiękny poranek, następny dzień w Norwegii i następny przepiękny filmik, który dla Was przygotowałam. Pan Bóg tutaj nieustannie bombarduje moją głowę i cały czas jakieś nowe myśli odnośnie wersetów biblijnych przychodzą mi do głowy. I chciałabym dzisiaj z Wami podzielić się czymś, czym apostoł Paweł dotknął moje serce. W liście do Filipian czytamy: także bardzo się ucieszyłem w Panu, że wreszcie rozkwitło Wasze staranie o mnie, bo istotnie staraliście się, lecz nie mieliście do tego sposobności. Nie mówię tego bynajmniej z powodu niedostatku. Ja bowiem nauczyłem się wystarczać sobie w warunkach, w jakich jestem. Umiem cierpieć biedę, umiem i obfitować. Do wszystkich w ogóle warunków jestem zaprawiony. I być sytym, i głód cierpieć, obfitować, i doznawać niedostatku. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Wiemy o tym, że apostoł Paweł nie był jakimś bogaczem. To nie był człowiek, który miał wysokie stanowisko, wpływy, wszelkie możliwości, nieograniczoną ilość pieniędzy, a pomimo tego uważał, że jest człowiekiem zadowolonym. Był człowiekiem szczęśliwym, zaspokojonym. Mówił, że wszystko może, wszystko jest możliwe w Bogu. Mówił, że potrafi cierpieć i biedę, i być również przystosowany do tego, żeby znosić dostatek. Co nam się może wydawać takie oczywiste. No, biedę to z trudnością się znosi, ale dostatek? No, trzeba również umieć unieść czasami pewne błogosławieństwo finansowe, które na nas spada. I historia pokazuje, że nie wszyscy są w stanie to zrobić. Niektórzy zapijają się na śmierć, inni tracą ten cały majątek, rozpadają się rodziny, kłótnie, sądy i tego typu sprawy. W takim razie mam pytanie, czym apostoł Paweł był zaspokojony? Skoro nie miał wszystkiego, skoro nie był człowiekiem majętnym i nie był człowiekiem, który wszystko by miał, bo wiemy o tym, że wszystkiego nie miał, to dlaczego był taki zaspokojony? To mnie bardzo zaintrygowało. I odpowiedź znajdujemy parę wersetów dalej. Stwierdzam, że wszystko mam i to w obfitości. Jestem w całej pełni zaopatrzony, otrzymawszy przez Apofrodyta od Was wdzięczną woń, ofiarę przyjemną, miłą Bogu. A Bóg mój według swego bogactwa zaspokoi wspaniale w Chrystusie każdą Waszą potrzebę. Bogu zaś i Ojcu naszemu chwała na wieki wieków. Amen. Widzimy tutaj, że apostoł Paweł wskazuje na źródło swojego zaspokojenia, a tym źródłem była Boża obecność, był sam Bóg. Apostoł Paweł w tych słowach mówi, prorokuje, zapowiada, daje obietnicę, że Bóg zaspokoi każdą naszą potrzebę w Jezusie Chrystusie. To nie oznacza, że każda nasza potrzeba, którą teraz odczuwamy, będzie zaspokojona, ale każda nasza potrzeba w Jezusie Chrystusie zostanie zaspokojona. Czyli rozumiecie, o co tutaj chodzi? Chodzi o to, że te różne potrzeby, które my mamy, chcę to, chcę tamto, chcę siamto, niekoniecznie to są rzeczy, które naprawdę są nam potrzebne. Nam się wydaje, że czegoś potrzebujemy, ponieważ jesteśmy nieszczęśliwi, ponieważ czujemy jakiś brak i pustkę. Tymczasem apostoł Paweł, który nie miał różnych rzeczy, o które my byśmy teraz Pana Boga chętnie poprosili, mówi, że jestem we wszystkim zaspokojony. Jest mi dobrze. Jestem całkowicie zaspokojony. Jest zaspokojony w Bogu i w Bogu znajdujemy zaspokojenie, które jest prawdziwie sycące, które sprawia, że niczego więcej nie potrzebujemy. Dlatego apostoł Paweł pisał o tym, że wszystko może w tym, który go umacnia. Po ludzku nie jesteśmy w stanie wielu rzeczy zrobić, ale w Bogu jesteśmy w stanie. Po ludzku nie jesteśmy w stanie być zawsze zadowoleni, wdzięczni, oddając Bogu chwałę. Ale kiedy jesteśmy w Chrystusie, jeżeli jesteśmy blisko Niego, jeżeli jesteśmy zatopieni w Bożym świecie, to Bóg zmienia perspektywę naszego patrzenia na wszystko, co mamy i czego nie mamy i przestaje to być już takie ważne, ponieważ mamy Boga. Boga, który jest tak potężny, który jest Panem Wszechświata i który ma wszystkie zasoby na tej planecie i który naprawdę nas kocha, który naprawdę nas wybrał i który naprawdę umarł za nas, więc nie poskąpi nam niczego, co jest nam naprawdę potrzebne.
Świat nas nieustannie pobudza. Kup to, kup tamto, na pewno potrzebujesz tego, jeszcze masz kiepskie ubrania, twoje kosmetyki są do bani, powinnaś zmienić kolor włosów, potrzebujesz lepszego męża, potrzebujesz lepsze dzieci, może jesteś mało inteligentna, powinnaś więcej czytać książek, powinnaś sobie kupić to, powinnaś tamto. Świat cały czas wysyła takie sygnały, że czegoś potrzebujemy, że dlatego jesteśmy niezaspokojeni, tacy niezadowoleni, mało szczęśliwi, ponieważ jeszcze czegoś nie mamy. Albo żeśmy gdzieś tam nie byli, powinniśmy gdzieś pojechać albo coś zrobić i wtedy będziemy szczęśliwi. I to całe pobudzanie sprawia, że my chodzimy tacy: ojej, ojej, potrzebuję, chcę, nie mam, muszę kupić, muszę zrobić, tak, muszę pojechać. Jesteśmy tacy po prostu cały czas rozdrażnieni. Kiedy przychodzimy do Boga, to pierwsze to, co On robi, to On nas uspokaja. Potem jesteśmy jak takie niemowlęta w Jego objęciach, ululani, uspokojeni, jak u piersi matki, gdzie po prostu wyciszamy się. Jego obecność, Jego działanie w naszym życiu, Jego słowa, które słuchamy, powodują, że się wyciszamy, że się uspokajamy przed Nim. Te wszystkie rozdrażnienia, te wszystkie rany po prostu odchodzą, są zaleczane w nas. W liście do Efezjan 1:3 czytamy, że Bóg napełni nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich w Chrystusie. Bóg napełni nas wszelkim błogosławieństwem. I kiedy się tak uciszymy przed Bogiem, to zaczyna docierać do nas ta myśl, że już jesteśmy zaspokojeni, że już jesteśmy kochani, akceptowani, przygarnięci. I tak naprawdę nie potrzeba nam nic oprócz Chrystusa, nie potrzeba nam nic oprócz Bożej obecności w naszym życiu. Oczywiście te różne potrzeby, one gdzieś tam będą na horyzoncie, ale one już nie będą blisko naszego serca, one już nie będą tak krzyczały, one już nas nie będą rozdzierały, one już nie będą nas targały, tak że nie będziemy mogli spać w nocy, że będziemy podejmować błędne decyzje, ponieważ nasze priorytety będą błędnie ustawione. Kiedy dopuścimy Boga, by nas uspokoił, by nas wyciszył, żeby On był duży, a inne rzeczy były małe, to proporcje robią się wtedy właściwe. I Pan Bóg będzie zaspokajał różne nasze potrzeby, ale my musimy zdać sobie sprawę z tego, co jest naszą najważniejszą potrzebą. I te niepokoje, brak snu, różne zmartwienia, różne takie wewnętrzne tarcia, które czujemy, zazdrości, zawiści, to wszystko jest spowodowane właśnie tym, żeśmy się nie uspokoili przed Bogiem, żeśmy nie pozwolili, żeby On był zaopatrzycielem naszej duszy. Nasza dusza, jeżeli będzie spokojna przy Bogu, to będziemy również podejmować właściwe decyzje co do różnych działań, różnych zakupów, różnych innych rzeczy. Okaże się, że wcale tak wiele rzeczy nie potrzebujemy, że wcale nie potrzebujemy gdzieś tam podróżować, wcale nie potrzebujemy czegoś robić, ażeby czuć się dobrze, ażeby czuć się kochanymi. Wtedy również zaczniemy dostrzegać, że w Biblii jest bardzo wiele na temat tego, że Bóg będzie zaspokajał nasze potrzeby. Nie tylko w tym fragmencie listu do Filipian czytamy o tym, ale również kiedy będziemy szukać Królestwa Bożego najpierw, wszystko to będzie Wam dodane. Czyli to wszystko, o co my się martwimy, będzie dodane. My się naprawdę nie musimy o to martwić. Może nie jakieś Ferrari albo dom na Hawajach, ale nasze potrzeby zostaną zaspokojone. Jezus mówił również o tym, że jeżeli trwać będziecie we mnie, a słowa moje w was, proście, a spełni się to wam. Każda wasza modlitwa będzie wysłuchana. Jest dużo takich fragmentów, ale warunkiem początkowym jest to, że musimy wyciszyć się. Wyciszyć swoje serca, uspokoić się i zrozumieć, co naprawdę jest nam potrzebne, a nie to, co świat próbuje nam wcisnąć do głowy. Czy też może przeszłość, może wychowałeś się w domu, gdzie nie było wystarczająco dużo jedzenia albo innych rzeczy i teraz masz podświadome dążenie nieustannie, żeby mieć, żeby gromadzić, żeby się zabezpieczyć. Różne rzeczy powodują, że jesteśmy niespokojni. Musimy się wyciszyć przed Bogiem. I tak jak apostoł Paweł, powiedzieć: niczego mi nie trzeba, ponieważ mam Chrystusa. Mogę głód cierpieć,
mogę obfitować, a i tak będę spokojny, bo moje zaspokojenie przychodzi od Boga, a nie od tego, czy coś mam, czy też czegoś nie mam. To wszystko, o czym mówię tutaj w tym filmiku, to jest kwestia przemiany umysłu, nastawienia naszego serca. Od nas zależy, na czym będziemy koncentrować naszą uwagę. Czy na tym, że nie mamy żony, nie mamy męża, nie mamy dzieci takich, jakbyśmy chcieli, albo w ogóle nie mamy dzieci, albo nie mamy samochodu, albo mieszkamy w niewłaściwym miejscu, albo mamy niewłaściwą pracę, albo niewłaściwy nos, albo jakieś inne niewłaściwe rzeczy. Czy też będziemy uspokajać się przed Bogiem, czerpać zachętę, pokój, radość z Bożej obecności i takimi wdzięcznymi sercami przychodząc do Boga, uspokajając się przed Nim, będziemy widzieć wszystkie rzeczy we właściwej perspektywie. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego filmiku. Pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia w następnym. Zasubskrybuj kanał, jeżeli Ci się podobał ten filmik. I do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa, pa.